Ludzie pytają mnie, czy jestem współczesnym, prawdziwym doktorem Frankensteinem. I chyba nim jestem. Pracuję nad stworzeniem czegoś, co może okazać się potworem. Robię mózgi. Pracuję nad zbudowaniem sztucznego mózgu. Wpadłem na pomysł w 1992 roku, żeby użyć nowy rodzaj mikroprocesora, który można zaprogramować. Zastanawiałem się, co będzie, jeżeli zaprogramujemy te procesory, żeby mogły się z sobą łączyć i komunikować. Większość nie będzie działać, ale niektóre będą lepsze, niż zaprojektowałby je człowiek. Tak powstałyby elementy, z których zbudowałbym sztuczny mózg. To nie jest pytanie, czy, ale kiedy sztuczna inteligencja osiągnie poziom rozwoju człowieka. I pojawi się ważne pytanie, czy pozwolimy tym sztucznym intelektom prześcignąć ludzi. Problem nie zniknie sam. Jeżeli porównamy to z rozmowami fizyków jądrowych na początku lat 30., oni wiedzieli, że można zbudować bombę atomową, która zniszczy całe miasto. Oni wiedzieli, że mają rację, byli uparci. W ciągu kilku lat rozpoczęto tak zwany projekt Manhattan. Czuję się w mojej pracy dość schizofrenicznie, ponieważ jedną ręką buduję te stwory, a drugą wymachuję na alarm. Co jest ważniejsze dla rodzaju ludzkiego niż przetrwanie? To jest prawda fundamentalna, ale z drugiej strony mamy potencjał wykreowania stworzeń boskich, absolutnie wspaniałych. Te dwie ideologie, te dwa sposoby myślenia nie dadzą się pogodzić. Skutki są bardzo poważne, tak wielkie, że kiedy o tym myślę, mogę położyć się do łóżka, myśląc racjonalnie, ale budzę się cały i się trzęsę. Płaczę, bo Jezu Chryste, co ja robię? Wiecie, jak dużo ludzi może potencjalnie stracić z tego powodu życie? To jest straszne jak piekło. Ja już tego nie zobaczę, za 30 lat mnie już nie będzie. W takim czasie to się nie stanie, ale moje wnuki tego doświadczą. Będą z tego powodu cierpieć, będą przez to unicestwione. Potencjalnie. To ride from South America to South Africa is the longest continuous overland journey that it's possible to make. When it came to hotels, it was far more important that the bike was allowed into the room than me. In Siberia, I got trapped in floodwaters, 1,000 miles away from the nearest town. The bike just disappeared into a river. Sub-zero temperatures, all my clothes were soaking. With the prospect of an attack by a grizzly bear, the engine was going to seize up any moment. All I was really concerned about was getting out alive. Riding south from Ethiopia, the desert had turned to mud, and this is like super glue. You get 100 yards, and you then have to hack it out of the wheel arches. One day, it actually took 13 and a half hours to cover 20 miles. I had a cheetah running across the road in front of me. It's all well and good seeing them with a windscreen in front of you, but when there's just you and a little moped, it's an absolute nightmare. To actually have finally made it to Cape Town, I got off and kissed this tarmac. After 48,000 miles on a pizza delivery bike, any other crazy trip seemed quite possible. Poszerzcie swoje horyzonty. Oglądajcie Discovery. No właśnie.
Za kilka minut od Józefa z Arymatei, który po raz ostatni trzymał go w ręku, do Lancelota i Parsifala. Co się stało ze świętym Graalem? Najpierw już osobista. Codziennie wstaję o świcie i idę w góry. Zaczęło się to prawie 20 lat temu. Rząd chciałby sadzić drzewa, aby zahamować erozję gruntów. Nasza wioska jest uboga. Powiedziałam, pozwólcie mi podpisać umowę, ja będę sadzić drzewa. Jaśniacy odparli, ona ma prawie 50 lat, co ona sobie wyobraża? Na początku myślałam, że mi odpadną kończyny. Ręce miałam w pęcherzach. Teraz drzewa zmieniły środowisko, powróciły zające i ptaki. Jesteśmy zadłużeni po szyję. Ale mówię sobie, niektórzy mają milion dolarów. Ja mam milion drzew. Dokądkolwiek zmierzasz, keep walking. Tu kanał Discovery. Za godzinę w cyklu Detektywi Sądowi historia narkomanki, która mordowała swych lokatorów. Ale najpierw legenda o świętym Graalu. Czegoś brak twojej zmywarce? Dosyć tego. Nowy Calgonit 3 w jednym to tabletki ze środkiem o właściwościach soli, skutecznym środkiem czyszczącym oraz perłą ze środkiem nabłyszczającym, aby twoje naczynia błyszczały czystością za każdym razem, dając ci czas na ważniejsze sprawy. Calgonit 3 w jednym, detergent, sól i nabłyszczacz w jednym. Titanic. Teraz możesz zbudować go sam. Legendarny Titanic, odtworzony na podstawie oryginalnych planów. Imponujący model ze szlachetnego drewna. Łatwy montaż, instrukcja krok po kroku. Każdy numer to część do budowy statku oraz kolejne rozdziały bogato ilustrowanej książki. Pierwszy numer już w kioskach. Kolekcja Aszet. Jeśli potrzebny ci nowy bodziec, oglądaj Strefę Mocy od poniedziałku do czwartku o 24. I suppose the thing about 1969 was we were living in a world which was not long out of the steam age. In fact, I think there were still steam trains running in England. Most people in the street knew that rockets had fire at one end and were pointed at the other. But the whole business of going to the moon was really one people felt incredulous about. People talked about it all the time. There was nothing else on the news. You'd see people stopping, great gaggles, staring at television shops with their sets turned on, and all the sets would show the same thing, pictures from the moon. I remember myself walking down the street and seeing other people doing the same thing at night, looking up at the moon and just simply not believing that there were people actually on the moon walking about. It was a kind of global high. Being the anchor at the moment when they stepped onto the surface of the moon was the most difficult television job I've done, because you're only going to get one go at this. I mean, there wasn't going to be another first landing on the moon, and if I was going to screw it up, I was going to screw it up forever. When we went off the air, there was just something funny. I mean, they were doing things slightly out of sequence. They were powering up things that they didn't need to power up. So I went and talked to the bosses and said, I think that they're going to get out on the surface of the moon now and not tomorrow morning. And they said, you want to keep the channel open all night? And I said, yes. And they said, well, it's your head totally on the block. And in the event, of course, the moment when Armstrong stepped off the foot of the lunar module. One small step for man. 3:56 in the morning. One giant leap for mankind. We were on the air to cover it, fortunately for me. Samochody, samoloty i pociągi w tym miesiącu na Discovery.
zbudować go sam. Legendarny Titanic, odtworzony na podstawie oryginalnych planów. Imponujący model ze szlachetnego drewna. Łatwy montaż, instrukcja krok po kroku. Każdy numer to część do budowy statku oraz kolejne rozdziały bogato ilustrowanej książki. Pierwszy numer już w kioskach. Kolekcja Aszet. Jeżeli uważasz, że postęp jest nieunikniony, to po co wszystko unowocześniać? Jeżeli sądzisz, że wszelkie zmiany są na lepsze, to po co je testować? A jeżeli uważasz, że wszystko co najlepsze czeka tylko cierpliwych, to gdzie byśmy byli dzisiaj? I believe that this nation should commit itself. We got to get down, Eagle. Landing a man on the moon? The Eagle has landed. W życiu jest mnóstwo przypadków. Ale ewolucja nie jest jednym z nich. Samochody, samoloty i pociągi w tym miesiącu na Discovery. Potrzebujesz bodźców? Oglądaj Strefę Mocy od poniedziałku do czwartku o 24. Nie możesz złapać oddechu? Rozgryź gumę Airwaves i oddychaj swobodnie. W kwietniowym numerze miesięcznika Świat Nauki. Oglądanie telewizji może być obsesją. Terapia szyta na miarę naszych genów. Internet przypłynie z prądem. Świat Nauki. Polska edycja Scientific American. Już w kioskach. HBO. Twoje domowe kino. Już dziś w HBO. Salma Hayek jako gwiazda słynnego nowojorskiego klubu u schyłku epoki disco. Welcome to my party, handsome. Klub 54. Już dziś o 21. Tylko w HBO. Dlatego warto mieć HBO. Twoje domowe kino. Mówi się, że kochać to znaczy dzielić się wszystkim. Kocham mojego kota mądrze i dlatego nie dzielę się z nim obiadem. Jako lekarz weterynarii wiem, że dla kota zdrowszy jest nowy Whiskas z Lifecare, który dostarcza mu do 3 razy więcej niezbędnych witamin i składników odżywczych niż domowe jedzenie. Teraz każdy kot może być zdrowszy. Whiskas z Lifecare. Zdrowe jedzenie wprawia w mruczenie. Ciało. Jutro o 14.25. Co takiego pobudza twój umysł? Czy zapierające dech w piersiach krajobrazy? Różnorodność kultur i kolory? Odkrycia z przeszłości? Czy też wybieganie myślami w przyszłość? Niesamowite budowle i konstrukcje? Czy może ukazywanie życia we wszystkich jego formach i kształtach? Discovery. Inspirujemy ludzi na całym świecie.
pieniądze z lokaty zapraszam za... 3 miesiące. Only the lonely. Za 3 miesiące. Za 3 miesiące. 3 miesiące. W Raiffeisen Bank Polska S.A. Twoje pieniądze są dobrze ulokowane i zawsze dostępne. Konto lokacyjne 0801-602-801. Witam! RMF FM poleca najwspanialsze gwiazdy. Hi, I'm Dolores and the Cranberries. I sing for you on RMF FM. The Cranberries śpiewają specjalnie dla Ciebie w RMF FM. Graj z nimi codziennie od rana. Zdobądź miłość, sławę, pieniądze i samochód. To możliwe tylko w radiu. Alfa 156. Od 4 kwietnia w salonach Alfa Romeo. Być może jest to najtrudniejszy i najbardziej wciągający teleturniej. Mastermind. Od poniedziałku do czwartku o 18 na Discovery. Potrzebujesz bodźców? Oglądaj Strefę Mocy od poniedziałku do czwartku o 24. Za godziną na Discovery medycyna sądowa. Zobaczymy, jak drobne ustroje znalezione w jamie ustnej ofiary naprowadziły policję na trop mordercy. Najpierw detektywi sądowi. Czegoś brak twojej zmywarce? Dosyć tego. Nowy Kalgonit 3 w 1 to tabletki ze środkiem o właściwościach soli, skutecznym środkiem czyszczącym oraz perłą ze środkiem nabłyszczającym, aby twoje naczynia błyszczały czystością za każdym razem, dając ci czas na ważniejsze sprawy. Kalgonit 3 w 1, detergent, sól i nabłyszczacz w jednym. Jak chcesz kimś tutaj być, musisz mieć niezły samochód. Yeah.
Niektórzy mają tutaj bardzo ładne samochody. Wielu ludzi, mają talent, wszystko. Samochody są częścią mojego życia. To lowridery. Pokazują, kim jesteśmy. Należą do latynoskiej kultury. Pracowałem nad nim przez około 15 lat. Pokazuje wszystko, co przeszedł Jezus, jak go ukrzyżowali. Tutaj naciskasz i samochód robi tak. Jeżeli masz samochód, a on się nie opuszcza, to nie jest lowrider. Jak poznałem moje baby, moją dziewczynę, to zrobiłem tak. Jechałem ulicą i tak. Ludzie jeżdżą dla dziewczyn, ale dla mnie to coś więcej. To dla mnie samego, dla mojej kultury, moich potrzeb. To dzieło sztuki, ale to coś więcej. To część mojego życia.